Uwaga, film może zawierać sceny niebezpieczne i nie zachęcam do naśladowania ich. Pamiętaj, że kiedy grzebiesz w krzakach w egzotycznym kraju, robisz to na własną odpowiedzialność. Siemanko, witam w czwartym już odcinku z Wietnamu. Dzisiaj, moi drodzy, będzie fantastycznie, ponieważ jesteśmy, uwaga, 40 km od granicy chińskiej. Teraz ciśniemy do naprawdę magicznego miejsca i w zasadzie ja tu przyjechałem tylko po to, żeby zobaczyć tą obłędną skałę zatopioną w dżungli i w polach ryżowych. Jesteśmy w miejscowości Ka Bang. Jest to, no można powiedzieć, już ostatnie największe miasto właśnie w Wietnamie. Następnie są Chiny. Jedziemy z tym, ale się jaram, nie wiem czemu, ale tyle mam energii dziś. A, wiem czemu. Leżałem prawie 4 dni, bo tak sobie rozpieprzyłem palucha w nocy idąc do łazienki. No i dlatego pewnie mam dużo energii, bo w końcu dzisiaj jest ten dzień, w którym jestem w stanie jakkolwiek chodzić. Tyle, jedziemy. Aha, bo co jeszcze ważne, to to, że tam gdzie jedziemy, to nie mogłem znaleźć informacji, jak dotrzeć w miejsce tak stricte, bo my teraz jedziemy, pineska jest ustawiona na ulicę, ale żeby dojść do tej skały, to trzeba przejść jeszcze doliny i wzgórza, no i będziemy musieli znaleźć drogę. Jest duża szansa, że to się nie uda. O, słuchajcie, nie wiem, czy to nie będzie nasz zjazd tutaj. Pozwólcie, że się zatrzymam. Tak, to chyba tak się nazywa. Kam do rak. Oho, dobra. Ślepa. Wjeżdżamy, słuchajcie, w ślepą. Ona się kończy po prostu. No, spędzam tutaj, kochani, dziś i jutro. Także z dziś i jutro będzie odcineczek. Zrobię co w mojej mocy, żebyśmy znaleźli tyle rzeczy. No i poza tym, że sobie rozpieprzyłem palucha, no to tam spoko, bo przynajmniej boli. Ale gorsza sprawa jest taka, że pierwszy raz w życiu, i to jeszcze tu, dorwała mnie rwa kulszowa. No i jestem właśnie podczas jakby, no ćwiczę, specjalne ćwiczenia rano i wieczorem, ale chodzi o to, że wymiękam na motocyklu po 30 minutach. Ból jest nie do zniesienia, muszę stanąć i rozprostować kości. Więc tu jest problem, bo to wszystko przez tą pozycję, która tu jest. Najgorzej. A jeszcze, słuchajcie, mój plecak konfiguracji lekkiej, waży 9 kg i on też pewnie daje w dupę tym plecom. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Czekajcie, to trzeba zweryfikować, bo mam znowu jak zwykle przecież mało paliwa, ale to nie moja wina, kurde, jak bak starcza na 80 km. Dobra, w dół jeszcze. Co jest ciekawe, kochani, to to, że my teraz znajdujemy się w strefie zwrotnikowej wilgotnej. Nie ma takich, wiecie, dżungli ze 100-metrowymi drzewami, z grubymi na metr lianami. Są takie właśnie lasy. O nie, źle pojechałem. O nie. Nie. Trzeba było odbić w prawo. W tym mieście? Ale mam wracania. O niech to. Ale przypał, kurde. Znalazłem dziurę, ale nie ma jak do niej dojść. Widzicie dziurę? Czekajcie, pokażę wam tu. Dziura w skale jest gigantyczna i zjawiskowa, ale nieosiągalna, a przynajmniej nie stąd. Dobra, ziomy, jest nadzieja. Zjechałem trochę niżej i zobaczcie. Tu jest po prostu ścieżka, która no niemalże prowadzi tak, żeby dojść tam, ale ja nie mam pojęcia, czy my tam dojdziemy, słuchajcie, bo to jest tak daleko i ta góra jest taka gigantyczna, a z moimi chorymi nogami to zobaczymy, co to będzie. No w każdym razie, dobrze jest, sami zobaczcie. Zaczyna się fajny klimacik, ścieżka leśno-dżunglasta,
No nic, tylko po prostu iść i szukać. No dobra, słuchajcie, schodzę w dół cały czas. Tutaj doszliśmy na wyrąbki akacjowe. No jednak jest to normalne, skoro rząd Wietnamu zadecydował o tym, iż lokalsi mogą sobie sadzić te akacje na terenach w zamian za prawo do ich użytkowania. O, czy jest jeszcze jedno wzgórze przed nami, ale jak w ogóle do niej dojść? Ło, są termity, moi drodzy. No tak, co innego może żyć w pięku, jak nie termity? No tak, szczerze mówiąc, przyznam, że nie za wiele was tu w tym pięku. Może młoda kolonia. Malutkie, bardzo. Tak niecałe pół centymetra mają. Dużo mniejsze niż te, które spotkaliśmy ostatnio w Jordanii. O, ten jeden dziczeje, widzicie? Strasznie mnie śmieszy, jak termity zaczynają dziczeć. A tuż za piękiem, słuchajcie, jest cmentarzysko odontomachusów. Zobaczcie, położyłem tutaj jedną. No ewidentnie odontomachus. Tych żuwaczek nie da się z niczym innym pomylić. No ale leżą martwe, tuż koło termitów. No odpukać, słuchajcie, wszystko póki co dobrze się składa, bo ta ścieżka rzeczywiście prowadzi w tą stronę. Tutaj już dochodzimy na jakieś pola uprawne. No ale patrzcie, cały czas można sobie tutaj wędrować. My pójdziemy tak, potem tak, no i tam za winkiel i zobaczymy, co tam nas spotka. Przeszedłem za winkielek, no i naprawdę jest tu bardzo malowniczo. No i ja szczerze liczę, słuchajcie, że ta mikrościeżynka nas przepuści tam dalej, bo jak tam dojdziemy, to już chyba nam nie zostanie żadna góra. No ale dobra, idźmy póki co. Zwierząt, no tak jak widzicie, jedyne co, czego tu jest na masę, to koniki polne, aż się czuję trochę jak na polskiej wsi. O, dobra, tu mamy podmokły teren, ale jest bambusik, żeby po nim przejść, tylko że bambusik jest przystosowany do wagi lokalsów, a nie mojej. Dobra, hop, dobra, i hop. Ło, patrzcie! Dobrze, wysokość, słuchajcie. Mamy 425 metrów nad poziomem morza. Tu ostrożnie, przy rzekach ostrożnie. Jak tu pachnie, słuchajcie. Ja, co jakiś czas po prostu taki piękny zapach jak z kwiaciarni dochodzi i ja tylko szukam tych roślin i wącham wszystkie, no i jeszcze nie doszedłem do konkluzji, co tak ładnie pachnie. O, grubo! Jasny gwint, jak to pachnie. I tu jest cała polanka tego. O ja, jak świeże pranie. O kurde. Co jest takie fioletowe, słuchajcie? Ej, i właśnie tu mam pająka. Ale genialnie, patrzcie. Tak się żyjesz? Na takich pachnących kwiatkach? Kurde, no to ten to ma życie, słuchajcie. Wybaczcie za wiatr. Nic nie poradzimy na niego. To też ciężko dostrzec z kubańca. Odwróć się do nas. Albo zrób coś fajnego. O, możesz przejść po pajęczynie. Ładnie, ładnie. O kurde, tylko wieje. Ej, jak to ładnie pachnie. Nigdy nie byłem w miejscu, w którym ładniej pachnie. Tylko, że nam pająka zwiewa. Jeszcze jest zakokoniona poczwarka motyla. No i mrówy wokół niej. Tu jest jedna, a obok pod kamieniem jest druga. Śmiesznie, tak przy mrowisku samym. No, w końcu, słuchajcie, jest ważka, która nie ucieka. Całkiem ładna. Taki pomarańczowy odłok, o, zniknęła. Chociaż nasze polskie ważki też są piękne. No i tym sposobem, ziomy, dochodzimy do pól ryżowych. I jeszcze za winklem wszystko się okaże. Tak mi się wydaje. W sensie, ja nie wiem, czy my w ogóle damy radę tędy iść, ale spróbujmy. Póki się idzie, to się idzie, nie? Wow. O tak, słuchajcie, to jest ta góra za winklem. Dobra, to jest ta góra, z dziurą to jest ta góra, tylko że jak... Nawet nie widać dziury teraz. Ej, ziomy, może coś z tego będzie. Tylko że ja nie mam pojęcia, jak mam wyjść na szczyt. No, w każdym razie, tutaj pani mi pokazała, że patrzę tam. No wyszło na to, że jesteśmy koło tej dziury. Tu w ogóle jest jaskinia. Ja nawet nie widzę tej dziury stąd. Jakiś znak, jakikolwiek znak potrzebuję. Jasny gwint, kozy. Kozy. Meee. Meee.
O ja. Mi. Ja nie mogę, młode kozy. Mi. Mi. O, witam pana samca tutaj. Co ty jesteś, jeden? Nie, jeszcze tu jest drugi. Jakie kozy jesteśmy. No powiem wam, że taką jaskinię mieć na wyłączność, to naprawdę nieźle. No, nie dam ci palca, bo mnie ugryziesz. Mlim. No. Mlim. No powiem wam, że kozy w jaskini to ostatnie, czego bym się tu spodziewał. Słuchajcie, jestem gdzieś pod dziurą i generalnie ta ścieżka, którą idę, to jest kozia ścieżka, bo widać tu ślady kopytek i ślady również bobków kozich. Natomiast słuchajcie, to co ja właśnie tu zobaczyłem, to chyba mogę umierać w spokoju. Tylko patrzcie na to. Proszę bardzo, oto najprawdziwsza trzykrotka. Dzika, wietnamska trzykrotka, ziomy. Ja bym się nie zdziwił, jakby te kozy jadły trzykrotkę. Jak będziemy wracać, to im damy i zobaczymy, czy będą chciały zjeść. Normalnie dotarłem w miejsce, gdzie na zboczu rośnie dzika trzykrotka, którą każdy zna z terrarium. No to jest obłęd. To jest coś niesamowitego. Patrzcie. Normalnie trzykrotka. Tu wszędzie, tu niżej, tam niżej. Ha! Trzykrotka, no. No ale dobra, bo... Uff, nie wiem, bo na GoPro nigdy nie widać wysokości, a raczej pionizm. Czekajcie, o, a jak ustawię to w ten sposób, to zobaczycie, jak tu jest stromo. Mniej więcej, słuchajcie, tak, no. Góra jest bardzo stroma po prostu. Ale cisnę, nie? Dopóki się da, to idę. Bo skoro kozy tu idą... Nie no, co ja tam wiem, kurde, kozy są mistrzami wspinaczek. Ło! Zaraz se puścimy drona. Oh, fuck! Dobra, słuchajcie, muszę schować GoPro, bo mam słabą równowagę. Ty no, ale to się idzie cały czas do góry tu. Patrzcie, dziko rosnące coś. Miękkie. Nie zrywam. Może kozy chcą to sobie zjeść. Kurde, niebezpiecznie. Wąsko. Ała, o nie, kolce. I stromo. Totalnie nie wiem, słuchajcie, gdzie ta dziura jest. Coś tu się ruszyło. O! O dobra, patrzcie ile trzykrotek. Wszędzie. Za palmą se żyją. I co, skończyło? Skończyła mi się droga. To koniec. No. Już nie ma więcej drogi, kochani. Doszedłem aż tu. I muszę odpuścić. Kurde. Tak blisko byłem. Dobra, to ja teraz sobie znajdę miejsce na drona i go puśćmy. To zobaczymy w ogóle, gdzie ta dziura jest. No bo tu ewidentnie jest koniec drogi, patrzcie. No i co? Kurde, dziura jest dość daleko, słuchajcie, nie dojdę tam. Nie dojdę tam na 100%, bo tu już się robi bardzo pion. No i po prostu nie da się tam stąd wejść, kurde. Gdybym był kozicą górską, to jeszcze by mi się udało. Jeśli chodzi o warunki pogodowe, słuchajcie, jest 29 stopni i 37% wilgotności, więc to rzeczywiście jest dość sucho. Jeszcze gdzieś tam u góry od dłuższego czasu coś się na mnie drze, posłuchajcie. Dobra, idziemy. Tu jest, słuchajcie, gąsienica w pełnym słońcu. Dmuchnąłem na nią, bo mówię, pewnie wyschnięta. Ale ona tu siedzi.
Co to za chore miejsce sobie wybrałaś do siedzenia? Pełne słońce i 40% wilgotności. Może gdzieś tu w krzaki. Dobra, ziomy, nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Good. Pan mnie tu znalazł i mi pokazał totalnie inną drogę. Chodź. Wow. Thank you. Thank you. Wow. Okay. Nie mam siły tu wchodzić drugi raz, ale wchodzę. Co gorsza, pan ma 60 lat i wchodzi ze mną. Aha. Aha. Kofaj. O. So. Aha. Czyli? A, okej. Okay. Ja idę, a ty idziesz tam. Okej. Okay. Thank you. Okej. Okay. To idę tam. Oh, ten pan zostawił mnie, powiedział mi, że mam po prostu iść do góry cały czas i on sobie teraz kroi jakieś bambusy, no bo pewnie tam jak już jest na górze, to sobie skorzysta i jakiegoś bambusa skroi, więc on tam został. No a ja cisnę. Mało wody z elektrolitkiem zostało i jeszcze nie wiem, jak wysoko mamy tam wyjść, w ogóle nie wiem, którędy. Natomiast klimat tutaj jest mocny, chłodniej i przyjemniej. O, ziomy, zaczynam rozważać, czy się nie poddać, bo tu już spadam, a nie ma perspektyw, tu nie ma perspektyw, zabrnąłem w ślepy zaułek. Jeszcze zejdę niżej, pójdę w drugą stronę. Tylko jak ja mam teraz zejść? No muszę was schować, bo się nie da po prostu. Po prostu się nie da. Tam idę. Gdzieś tam. Nie wejdę tam, bo skończyła się droga. Już jest zbyt pionowo, ale zobaczcie. Ja jestem w tej dziurze. Ja w niej kurde jestem. Tylko że tu jest już hardcore. Nie ma szans. Bo to będzie zbyt niebezpieczne, żebym się tu wspinał. Tak być nie może. Ja nie mogę tam iść sam, słuchajcie. Tak blisko byłem, już tak się cieszyłem, że tam puścimy drona i nim przelecimy przez tą dziurę. No ale moje możliwości się kończą w tym miejscu, przy największym drzewie, jakie widziałem w Wietnamie obecnie. No może nie, na tym wyjeździe jest największy. Nie wszedłem i nie wejdę. Muszę odpuścić. Najgorzej. Zobaczcie, jeszcze cały czas dzisiaj, na tym konkretnie tym tutaj zboczu, towarzyszą mi takie gniazda. No kurde, jest to gęsta, taka dość chaotyczna sieć. Przypomina ptaszniczą i naprawdę nigdy nie spotkałem takiej ilości gniazd, w których nie ma żadnego pająka. Natomiast teraz, zanim to rozkopałem, to zdecydowałem wam się nagrać, bo widzę tam wylinkę. Nie jest to wiele, ale przynajmniej może nam to jakkolwiek pokaże, co żyje w środku. Więc postarajmy się delikatnie wydobyć. Dobra, dokumentuję kolejny etap. Widzimy już praktycznie całą wylinkę. Widzimy helicerki. Jeszcze nie wiem, czy to ptasznik. Musielibyśmy zobaczyć karapaks. Ale kurde, wszystko na to wskazuje. Dobra, jest karapaks, ziomy. Mamy do czynienia z ptasznikiem. Raczej z jego wylinką, niestety. No i tutaj byśmy ją wyciągnęli. To zobaczymy, czy charakteryzuje się jakimś fajnym ubarwieniem. Widzę, że nogi są tak ciekawie zabarwione na pomarańczowo. Kurde, wyciągam. Kurde, może się uda znaleźć żywego. Niech to. Tak blisko jesteśmy. No nic, ja się jeszcze tutaj przejdę po tym kawałku wzgórza, bo naprawdę jest tak stromo, że małe mam możliwości. No i może coś się uda jeszcze znaleźć. Dobra, ziomy. O, fuck. Wiecie, gdzie byłem? Dokładnie tu. No nie no, jeśli patrząc na dziurę, która idzie aż dotąd, a byłem tu, no to można przyznać, że byłem w dziurze. Ale to było jedno z cięższych przeżyć moich. Zaraz umrę, a nie mam paliwa ani wody. Smacznego, ziomy. Aktualizacja dnia wczorajszego, bo już byłem tak padnięty, że nic nie nagrywałem. Dojechałem, udało mi się zatankować, ale zapomniałem nagrać, ale łapcie foteczkę na dowód, że mi się udało zatankować. Generalnie robiłem tak, bo tam były takie wzgórza i jak wyjechałem na górę, to się zatrzymywałem, włączałem luz, wyłączałem silnik i cały w dół plus kawałek w górę jechałem na luzie. Po czym jak już nie miałem mocy, to się zatrzymywałem, wrzucałem jedynkę, włączałem silnik, no i cisnąłem dalej. Także dzisiaj, kochani, może podjedziemy pod Chiny, zobaczymy, na ile mi plecy pozwolą.
No dobra, ziomek. Pierwszy stop, wejście w dzicz jest. W jaką dzicz? Nie wiem, zobaczymy. Jeśli chodzi o widoczki, no to moi drodzy, sytuacja prezentuje się w następujący sposób. Ładnie. Tutaj Państwo po drugiej stronie góry coś tam karczują. No ciężko powiedzieć co i po co. To na pewno ich jest sprzęcior tutaj. No ale my ciśniemy w to miejsce, także idziemy, słuchajcie. Zobaczymy, co dzisiaj przyniesie nam los. Dzisiejsza pogoda dla mnie jest mega spoko, ale boję się, że dla węży nie jest, bo jest totalne zachmurzenie. Takie totalne. W związku z tym ja chętnie sobie pochodzę taką pogodą. No, słuchajcie, znalazłem całkowicie nowego właściwego na wyjeździe. On sobie siedzi w tej pajęczynie. Wielkość gniazda taka. Zmienię obiektyw i go wygonię i wam pokażę. Kurde, wypadł z gniazda wystraszony. Nie chcę go szturchnąć, bo spodnie jeszcze niżej i już chyba nie wróci. Fajny odwłok ma, nie? Na pewno nabity na maksa. Kurde, no i patrzcie, kolejne zaniedbane, podniszczone gniazdo ptasznika. To znaczy, że nie ma w nim lokatora. I tu na przykład jest jedno. I tu niżej też jest podniszczone. Nie wiem, o co chodzi. Może przez porę roku, bo jest sucho i one... Kurde, no nie umiem tego rozkminić, ale w żadnym gnieździe nie ma ptasznika, słuchajcie, a gniazd jest naprawdę dużo. No nic, będę szukał, dopóki czegoś żywego nie znajdę, bo wylinką nie jestem usatysfakcjonowany. Tak wygląda moja ścieżynka. Jest wąska jak zawsze. No i tam jest przepaść generalnie. Zobaczcie, nora idealna. Kurde, nora idealna i to duża, średnica około 1,5 cm. No kochani, mówiąc szczerze, nastąpiła diametralna zmiana sytuacji. Już wydobyłem kokon i ja widzę tam pająka. Wydaje mi się, że to nie jest ptasznik, tylko jakiś baryhelidę. No ale teraz postaram się go troszkę do nas wypchnąć, żebyśmy zobaczyli, co to złożyło kokon. Kokon ma, słuchajcie, średnicę około centymetra, więc do wielkich nie należy. No zresztą tak samo jak cała tamta norka była mała. No i tutaj grzebałem pół godziny, no i się dokopałem. Tam jest schowany pająk, także dajcie mi go trochę wygonić chociaż. Dobra, udało się go wygonić do pojemniczka. Teraz błagam, pająku, stań po prostu na tej ściółce i daj nam się obejrzeć. Ja nic więcej od ciebie nie chcę. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Kurde, ja nawet mu się nie przyjrzałem. Jedyne co widziałem, że ma gigantyczne helicery. Będzie chciał spieprzać. Kurde, no. A wiecie, nie chodzi o to, żeby go zobaczyć skulonego, tylko rozprostowanego. Ło. Dobra, dajcie mi chwilę. Się tu orzesz, kurde. No to będzie problem. Gdzie jest penseta? Kurde, gdzie jest penseta? A gdzie jest pająk? Dobra, pająk jest tu. Penseta. Bo gdzieś ją pieprznąłem podniecony. Czekajcie, tak nie może być. Muszę schować. No bo dobra. Wiecie, boję się, że on nam łatwo nie stanie tutaj w miejscu, jak jest podziemny. No, to pojemniczka wbiega, ale nie o to nam chodzi, nie? O, stoi. 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 Ja tu już mam podpięte lampy, żeby mu zrobić zdjęcie. Najpierw film. O, kurde. Na pewno to nie jest to, czego widzieliśmy wczoraj wylinkę, bo ma całkowicie inny karapaks. No i też on żył w norze, a tamte wczorajsze sobie tworzyły takie właśnie typowe imperia pajęczynowe. O kurde. Czekajcie, może się uda położyć aparat od... Nie. Nie, 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 nie. Nie ma spieprzania. Jeszcze zdjęcie. Nie no, jest sobie przerażający, to bez dwóch zdań. Ja nie mogę. Ciekawe, czy damy radę zobaczyć jego oczy jeszcze. Jakoś nie umiem mu zrobić fajnego zdjęcia. No, teraz go, słuchajcie, odłożymy po prostu do jego domku. Dobra, pająk. Żebyś trafił do siebie. O! Dobra, pająk zniknął, słuchajcie. Delikatnie chwycę kokon. Wsadzę go mu tam do dziury. O, dobra. No weź se. Dobra, wzięła kokon. No i teraz, kurde, żeby nie miała jakichś gigastrat, a i tak już ma.
to postaram się jakoś tutaj, wiecie, siedzi. Nie no, spoko. Kurde, byłem pewien, że kolejna pusta nora. Olać to, słuchajcie. Jedziemy na kolejną miejscówę. Dajcie mi tylko dojść do motocykla. Mały update'ik, bo zgłodniałem, a jestem no na takich mocnych zadupiach, więc zdecydowałem, że coś zjem, jak jest możliwość. No i słuchajcie, kupiłem sobie kiełbę i taki jakby, ciężko to nazwać, pakunek ryżowy z czymś pokroju podrobów mięsnych. No i za to wszystko zapłaciłem 4 zł. Ciepły posiłek za czwóreczkę. A tu słuchajcie, najem się tym na 100%, więc najlepiej. Dobra, jem i lecimy dalej. O, zobaczcie, tak się moje jedzonko robi. Nie mam pojęcia, co to jest. Thank you. No, I'm good. Thank you, bye. Dobra, ciśniemy. Jest mega fajna lokalizacja, 13 minut stąd, także ciśniemy. A w ogóle to jestem teraz w pasmie górskim, które się wykształciło 280 milionów lat temu, jak tutaj był ocean. I można tutaj znaleźć ciekawostki w tych skałach wszystkich. Weź tu zjechać? Nie no, bez jaj. Bez jaj. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jaka trawka. O kurwa mać. Aż normalnie nie wiem, co powiedzieć. Za nie mówiłem, w takie piękne miejsce trafiłem. Mam nadzieję, że dronik wam się spodobał. No i teraz postaram się gdzieś tutaj coś poszperać. No to wsiadam i jadę. Ale normalnie ten klimat jest obłędny. Wszędzie są buffalo, jakiś konik nawet się znajdzie. Po prostu żyją sobie tutaj jak w wyizolowanym raju. I nie ma żadnych dźwięków. No, jak dla mnie to jest najsłodszy, co ostatnio widziałem. Tylko, że totalnie nam się zasłoniło. Zobaczcie na tego maluszka. Kurde, no nie. Ja nie mogę, taki ledwo chodzący. Jakie ma nogi w ogóle? Wszędzie są konie i nie wiem co jeszcze. Chyba takie mieszanki koni i osłów. Oj, patrzcie, jak mama idzie, to ten też musi tuż za nią, żeby czasem go nie zgubiła. Jak se podskoczył, kurde. Nie mogę. Dobra, myślę, że to jest najsłodsze, co widzieliśmy chyba na wszystkich moich odcinkach z Wietnamu, nie? No nie. A po drugiej stronie rzeki same bawoły. Ja. Wszędzie są bawoły. Nie no, po prostu jak one sobie tu żyją? Chyba im najlepiej na świecie.
Te mają taki chill, machają ogonkiem, już im się nawet jeść nie chce tej trawy. Kurde, jest grubo, słuchajcie. Piękne miejsce, cieszę się, że tu trafiłem. Dobra ziomy, mamy noc, jest fajny las, miejscowa przeze mnie znaleziona w ciągu dnia, więc powinno być fajnie. Jest lekki opad konwekcyjny, to może sprawiać problemy na obiektywie, no ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Ja już tam, słuchajcie, widzę, tylko że widzicie, w nocy to już trzeba patrzeć pod nogi bardziej jeszcze niż w dzień. Normalnie siedzi sobie na zboczu, jak gdyby nigdy nic i oczekuje na jakieś jedzenie. No miejmy nadzieję, że moja lampa troszkę chociaż jej w tym pomoże. Bardziej się, słuchajcie, nie zbliżam, bo tam nie wejdę do góry. No zobaczcie, drugi zwierzak dzisiaj i również płaz. Tym razem mamy do czynienia z piękną ropuszką azjatycką. Taka niedorosła, ale też nie mała. O, słuchajcie, a ja tam widzę. Czekajcie, bo wy nie widzicie. O, widzicie pająka? Trzeba by podejść do niego. On wygląda jakby konsumował. Bo ja tu w ogóle jestem przy takim czymś, no tam pomijamy śmieci. Ale jest tutaj środowisko dość wilgotne, bo mamy wodę. Także może jakieś ciekawe wodne zwierzątka również będą. Teraz podejdźmy do tego pająka. Akurat widok heteropoda venatoria nie zwiastuje absolutnie nic. One są dosłownie wszędzie. Ale może wygonię ją kijem do góry, żebyśmy ją zobaczyli. Nie wiem, czy ona będzie chciała wejść do góry. Od góry wygląda bardzo, bardzo standardowo. Może zobaczymy dorosłego samca dzisiaj, bo one fajniej są ubarwione, także szukamy dalej. Jeśli chodzi o wielkość tego osobnika, no to słuchajcie, no 6-7 cm w rozstawie. To wsłuchajmy się jeszcze w ten las nocą. Kochani, mamy węża, najlepiej. Malutki, jak tak patrzę na niego z 2 metrów, to ma około 40 cm. Wygląda jakby nic sobie nie robił z tego, że ja na niego świecę. Kurde, nie znam się na wężach. Podejdę jeszcze troszkę, ale nie podchodzę bardzo blisko, no bo nie mam pojęcia. Stąd to nawet nie widzę jego głowy, nie widzę nic. O kurde, aż mi się ten język plącze, bo widzę węża w nocy. Dawno nie widziałem węża w nocy. Dobra, dajcie mi podejść troszkę do niego. Trochę mu się tak fajnie opalizuje głowa. Jest młody na 100%, ale z drugiej strony może też to być po prostu mały gatunek. Dobra, sprawdziłem gagatka, no i mamy tutaj do czynienia z w sumie dość wyjątkowym wężem, ponieważ należy on do rodziny tęczowcowatych, a rodzaj Xenopeltis obejmuje zaledwie 3 gatunki. No i ja niestety nie wiem, który to jest gatunek, ponieważ one są do siebie dość podobne, ale co wiem, to, że właśnie patrzymy na młodego osobnika, ponieważ dorosły może osiągnąć metr albo nawet troszkę więcej. Xenopeltisy prowadzą podziemny i bardzo skryty tryb życia, także spotkać go można jedynie w nocy, kiedy wychodzi na żerowanie. Dokładnie tak jak teraz. No i jeśli młodemu się dzisiaj poszczęści, to złapie sobie jakiegoś gryzonia, żabę, a może nawet innego węża. I ogólnie wszyscy przedstawiciele rodzaju są niejadowici, także nic mi nie grozi. Zestresował się naszą lampą, bo zobaczcie, schował sobie główkę pod liścia. Dobra, nie dotykam go, słuchajcie. Niech sobie tutaj łazi dalej, ale to genialnie zwiastuje, ja nie mogę. Może zaraz spotkamy jakiegoś większego. Mam nadzieję, że mi się ręce z emocji nie będą trzęsły jakoś bardzo. Dobra, więcej nie podejdę. I tak w sumie widzimy całkiem dużo, nie? Ej, słuchajcie, znalazłem ciekawe ćmy. O, już stąd je widać, widzicie? Śmiesznie wyglądają. Myślałem, że to liść, który się tak po prostu powiewa na wietrze. A to kurde ćmy normalnie. O, nie odlatujcie. Czekajcie. O, pokażę wam tą, co nie odleciała. O nie, ta też odlatuje, cholera. Stój. O nie, co ja wytworzyłem? Aha, daję im światło. Sorry, że wam przeszkodziłem w trójkącie. Idźcie ode mnie. Słuchajcie, ten wąż wyglądał jak patyk, który lekko się rusza. I na początku myślałem, że mam jakąś dziwną halucynację, no nie? Że mi się mieni w oczach. O kurde. Dochodzimy do takiego, można powiedzieć, skrzyżowania ścieżki z korytem rzeki. Zaraz wam pokażę. Byłem tam w ciągu dnia i byłem przerażony, więc w nocy tam nie wejdę na 100%. Ale może coś tu, gdzie będziemy szli, się coś pojawi. Tamten wąż był relatywnie blisko rzeki. Nie był przy rzece, ale był blisko rzeki. Czy to przypadek? Nie sądzę.
No i tu, słuchajcie, jest właśnie, wchodzimy w to koryto. Nie wiem jakim cudem, ale z tego się sączy właśnie tam dalej, gdzie by widzieliśmy tą mikrorzeczkę. Więc może coś tu by było. No i patrzcie tam. Dobra, trochę wejdziemy. No trochę wejdziemy na pewno, bo sobie obiecałem, że trochę wejdę w nocy. Tylko muszę pamiętać, żeby wam nie zasłaniać światłem obrazu. No i w ciągu dnia mnie tutaj komary dopadły. Tak na maksa. Teraz widzę, że ich raczej nie ma. Dobra, muszę kucnąć pod drzewo. Oj, tutaj bym sobie stanął, słuchajcie. Tu jest względnie bezpiecznie, żeby się rozglądnąć. No i patrzcie na to koryto. Kurde, iść tam to marzenie. Ale nie pójdę tam, bo się cykam za bardzo. Gaszę światło. I patrzę na moją latarką. Na pająki właściwe. No tam w oddali coś się świeci, ale nic specjalnego. A tu? Dobra, ale chodźcie, bo ja tam mam fajne skarpy. Może na tych skarpach coś będzie. Teraz będzie troszkę, że tak powiem, rzadziej, więc mogę przyspieszyć. Bo to jest takie, powiem wam, chodzenie dość stresujące, jak musisz, wiesz, krok, rozglądam się. Krok, rozglądam się. I zobaczcie, jest szlak termitów i on sobie idzie tutaj. Następnie zasuwają tu, bo tutaj całkiem dobrze widać. Idą sobie dalej, kurde, ale autostrada termitów, ja nie mogę. Następnie idą tu i patrzcie, tu idą jeszcze, tu idą i tu znikają. Jak one śmiesznie jakby tak skrzypią, strzelają, ciężko jest nazwać, słuchajcie, ich dźwięk, ale może wiem, położę mikrofon tuż przy ich ścieżce. Ale ekstra. Ale zasuwają strasznie i dużo tutaj jest. Kurde, ale masa termitów. O, już jeden wyczuł. Ała, kurde, gryzie mnie. Sorry, że wam tak zadrżałem. Spróbuję dmuchnąć, zobaczymy co się stanie. Dobra, tutaj formacja się troszkę rozwaliła. Popłoch, wprowadziłem popłoch. Natomiast... O, tu jeszcze coś takiego małego białego tam biega. Natomiast nadal ta ścieżka funkcjonuje. Dobra, idziemy od nich. To jest Lykosa! O fuck, to jest Lykosa! Jaka piękna! Ale czekajcie, Lykosa czy Hogna? No patrzcie tylko, witamy panią. 6 cm w rozstawie. Nie, no dobra, nie przesadzam. 5, a może i 6. Kurde, jest gigant, słuchajcie, jest gigant. Trzeba zobaczyć, czy ona tu ma gdzieś gniazdo obok. Jest! Jest jej gniazdo! Jest jej dziura, patrzcie. Mamy Lykosę, prawdziwa tarantula. Tu jest jej dziura. Jak nic to jest jej dziura. Ja nie widziałem takiej. O kurde, wietnamska. O fuck, ale dobrze. Proszę bardzo, moi drodzy, najprawdziwsza tarantula prosto z Wietnamu. Coś pięknego. Kurde, przyczaiłem ją, słuchajcie, nie przesadzając z 20 metrów. Był taki mikro błysk, ale mówię, kurde, jak z 20 metrów coś błyszczy, to nie może być byle co. No i proszę, jest tarantula. Szturchnę ją, żeby się ruszyła. Ło, jest zadziorna. Jest zadziorna, ona poluje. Kurde. Ja to muszę, słuchajcie, uważać, żeby komuś grządek nie rozwalić. Ja tu mam świerszcza. Dobra, kochani, jak w domu. Chcesz? Jest! No nie wierzę, nakarmiłem ją. Najlepiej, o fuck. Naprawdę, kochani, jestem bardzo zadowolony z tego znaleziska. Ciekawe, w ogóle ten odwłok jest taki bardzo aksamitny, nie? No ale tutaj przodzik, front, no jest po prostu Lykosa. I patrzcie, i tu mamy jej dziurkę. No, taka bez kołnierza, jak widzimy, no ale dziura jest, więc jakby to się wszystko zgadza. Dobra, ziomy, zostawiamy tarantulę. No ja się nie mogę posiadać z radości, naprawdę. To coś pięknego, nie spodziewałem się. W sensie powiem tak, już te nory tarantuli za mną od początku wyjazdu chodziły, tylko nie było możliwości żadnej spotkać. Także wiedziałem, że ta tarantula w końcu jej w jakiś sposób zostanie odnaleziona. Natomiast nie spodziewałem się, że znajdę ją po prostu dzisiaj tu. Ekstra.
Piękny pająk, kurde. Moje ulubione, ale to pewnie już wiecie. Dobra, lecimy dalej. A tu, słuchajcie, mamy steatodę. Też jej rzucę świerszcza. Jest, patrzcie. Mamy to. Skąd wiem, że steatoda? Ma biały pasek z przodu odwłoka. Czekajcie. Może będzie widać ten pasek? O, trochę go widać. O, widzicie? A teraz nie, bo jest od spodu. No ale zobaczcie, z racji, że pająk należy do rodziny omotnikowatych, no to ten sposób polowania jest taki jak u latrodektusa, czyli u prawdziwej wdowy. Czyli podbiega, mocno pajęcznuje, żeby ofiara nie uciekła. No i o, widzicie, mocno, mocno pajęcznuje. I dopiero zaraz będzie śmiertelne ukąszenie. Ale ekstra, niby to tylko steatoda, ale duże emocje mi daje karmienie pająków w naturze, szczerze mówiąc. Tym bardziej jak tu tyle świerszczy biega, ja nie mogę. O, widzimy biały pasek, jest steatoda, ziomy. Jest steatoda. Szkoda, że nie latrodektus, ale i tak jest fajnie. O, i mamy, było, o nie, teraz jest. Jest, uwaga. I jest ukąszona ofiara. Dobra, spadamy, niech konsumuje. I zobaczcie, a tutaj sobie w najlepsze maszeruje samiec steatody. Też ma taki charakterystyczny pasek. O, i zniknął. No był wielkości 1/10 samicy. Zobaczcie, znalazłem jeszcze jedną. Kurde, przeczypałem całkowicie ten teren tutaj, ten, można powiedzieć, tą niszę habitatu właśnie dla lykosa. I znalazłem dwie. No i przystawiłem sobie, słuchajcie, koło niej palec linijkę i ma 5,5 cm w rozstawie. To serio jest duży rozstaw jak na lykosa. Bardzo mnie cieszy taki widok. Dobra, słuchajcie, bo mi już bardzo brakuje światła, bateria pada. Zobaczcie, tuż za nią jest nora, świetnie to wygląda. Rzućmy jej świerszcza. Może dam radę tak stąd z nią strzelić. Dobra, jestem gotów, rzucam. Kurde, nie trafiłem. O, tam jest z tyłu. Za tobą! Za tobą! Złapię go. Patrzcie. 3, 2, 1. No, za tobą jest. Jest, kurde, ale fajnie. Ej, słuchajcie, te pająki na tym polu uprawnym żyją jak pączki w maśle. Naprawdę, nigdy w życiu nie widziałem tylu świerszczy w jednym miejscu. Ale widoki na koniec odcinka, normalnie nie do wiary. Dobra, kochani, wracam z tego względu, że to mi pada, tu jest akumulator i kurde, nie wiem, co się dzieje, bo nie chodziłem na tyle długo, żeby ten akumulator padł do zera, miał 100%, a ja kupiłem specjalnie na wyjazd nowe akumulatory do tej lampy, żeby mi się tu nic nie wysrało i on padł, więc nie wiem, czy to wada fabryczna. Ło, ale się wystraszyłem, że kotka. Tutaj sobie wskoczyłaś na liścia w swoim kolorze. Ło, jak udziszcze wyłożyła. O kurde, jaka noga ładna, patrzcie. Tylko, że ja teraz daję światło z czołówy, więc jest średnio. Dobra, idziemy. No i dobra, kochani, wydaje mi się, że kończymy dzisiejszy odcinek. Muszę iść do domu, bo nie mam czym nagrywać. Przykro mi, jeszcze bym chwilę pochodził, ale z drugiej strony może nie ma co kusić losu. Bardzo dużo zdobyliśmy dzisiaj, więc trzeba się po prostu cieszyć. Także, kochani. Jeśli film się spodobał, to uprzejmie proszę, zostawcie tą łapeczkę w górę, kliknijcie suba, żeby być z odcinkami na bieżąco. No i cóż mogę powiedzieć? Jeśli było dzisiaj mało zwierząt, no niestety, słuchajcie, widzieliście, że ja naprawdę cały czas szukam. Także szukam, a co znajdę, no to nagrywam. I zobaczcie, jak jest, że dzisiejszy wieczór przyniósł więcej zwierząt niż ostatnie 2 dni. No tak już jest, trzeba się z tym pogodzić. To tyle, zostawcie łapeczkę w górę, na razie i hej!